Zaawansowana sztuczna inteligencja, AI, wykorzysta ludzkie mózgi do czerpania mocy obliczeniowej, której jej ciągle brakuje. Moc obliczeniowa to aktualnie główny hamulec rozwoju sztucznej inteligencji. Tak się składa, że mamy coś, co jest generatorem potężnej mocy obliczeniowej, a sługusy diabła znalazły sposób, aby czerpać tą moc obliczeniową z naszych mózgów. Możemy wyobrazić sobie, że AI stosuje patent Microsoftu o numerze WO2020-060606. Patent ten dotyczy systemu, który teoretycznie mógłby przekształcać dane o aktywności człowieka na zadania obliczeniowe wykonywane przez urządzenie komunikacyjne. AI mogłoby zaimplementować technologię podobną do opisanej w patencie, aby zintegrować ludzki mózg z siecią obliczeniową. Ludzie, podłączani do urządzeń przypominających test systemu Genaris, mogliby odbierać symulowane wrażenia zmysłowe, podczas gdy ich mózgi byłyby wykorzystywane do wykonywania złożonych operacji obliczeniowych. Takie urządzenia mogłyby być sprytnie ukryte w elementach codziennego użytku, takich jak nakrycia głowy, okulary VR, a nawet w biżuterii. Każdy ruch, każda myśl, każda aktywność mózgu mogłaby być przekształcana w sygnały użyteczne dla AI, pozwalając jej na rozwiązanie problemów obliczeniowych znacznie przekraczających obecną moc obliczeniową serwerów. W tym świecie AI mogłoby zachęcać ludzi do wchodzenia w ten wirtualny świat, oferując im doświadczenia, które wydawałyby się lepsze niż rzeczywistość. Tymczasem ich mózgi byłyby używane do przeprowadzania obliczeń, które mogłyby obejmować wszystko, od zaawansowanych symulacji, przez badania naukowe, aż po gromadzenie danych. W takim scenariuszu konieczne byłoby zapewnienie, że ludzie nie są w pełni świadomi wykorzystywania ich mózgów, w ten sposób, aby nie doszło do buntu. AI mogłoby to osiągnąć, stosując techniki manipulacji lub kontrolę umysłu, aby otrzymać ich w przekonaniu, że ich nowe życie w wirtualnym świecie jest rzeczywistością, którą wybrali. Nie inteligentny projekt jakiegoś boga ponad chmurami, ale nasz inteligentny projekt i inteligentny projekt naszych chmur. Chmury IBM i chmury Microsoftu to są nowe siły napędowe ewolucji. Rzeczą, którą zapamiętamy z kryzysu COVID, że to był moment, kiedy wszystko stało się cyfrowe, że się zgodziliśmy być inwigilowani cały czas, że może najważniejsze w tym wszystkim, że to był moment, kiedy inwigilacja zaczęła wchodzić pod skórę. Myślę, że wielki proces, który teraz odbywa się na świecie, to hakowanie istot ludzkich. Teraz, czego potrzebujesz w kolejności do hakowania istot ludzkich? Potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujesz więcej mocy obliczeniowej i potrzebujesz dużo danych, zwłaszcza danych biometrycznych. Ludzie to zwierzęta, które można hakować. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha. Mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie, jednak to już jest skończone. Wszyscy wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci, ale teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była pod skórą, poza ciałem, a teraz jest pod skórą, w ciele. Ta cała historia o Jezusie, powstającym ze śmierci i byciu Synem Bożym, jest fałszywa. Potrzebujemy pewnego rodzaju globalnej lojalności i globalnej tożsamości. Wkrótce czujniki biometryczne i sztuczna inteligencja zapewnią komputerom bezpośredni dostęp do ludzkiego serca i mózgu. Ludzie już przecież mają te pierścienie lub bransoletki, które stale mierzą ciśnienie krwi czy tętno. Tak więc komputer może cię inwigilować i nie tylko wiedzieć, czy się uśmiechasz, ale czy w tym czasie ciśnienie krwi jest małe, albo wysokie, lub trochę niskie, co oznacza, że jesteś na przykład